Hejcie, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny materiał na naszym kanale i jest to kolejny odcinek z przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Woski, jak zawsze we wszystkich odcinkach. I tak, robimy taki challenge, koniecznie zostawcie, bo ostatnio powiem wam, że coś z łapkami pod odcineczkami jest słabo, także koniecznie zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie koniecznie subskrypcję i dzwoneczek. Co ty tam mówiłeś, bo cię w ogóle nie rozumiałem, coś tam... Jak ty. Ty coś bleblasz. Bleblasz jak nie wiem. No strasznie bleblasz. I mów głośniej, tak jak było w poprzednim odcinku, mówiłeś głośniej, to było super. Ja tutaj już ale odpalam. Też, żebyś też nie świrował. Żebyś też nie świrował, Woski. I tak, ogólnie jedna rzecz. Zapraszam oczywiście na naszego... Już jestem tak lepiej, jak ty się czujesz. W każdym razie, słuchajcie, oczywiście na samym początku chciałbym was zaprosić na naszego Discorda, ponieważ Discord zmienił nazwę teraz, były wcześniej Stiviaki, teraz troszkę to zmieniliśmy na Legendy Stiviego, stwierdziłem, że taka nazwa będzie lepsza, ponieważ po prostu była taka przerwa, przez 5 lat mnie nie było i jakoś te Stiviaki, dużo osób twierdziło, że to jest słabe, bo się obywziałem po prostu od nazwy Stevie, Stiviaki, także zmieniliśmy to, także koniecznie koniecznie wejdźcie na naszego Discorda. Woski, ogarnij się, bo się skupić. Naszego, mojego i moich widzów, twojego nie. Ogólnie, zobaczcie co Woski tutaj wybudował, u niego na odcinku możecie to zobaczyć. Jest taka miejscóweczka, przy spawnie to w sumie zrobiliśmy. Jest to miejsce na nasz park dla dinozaurów. Woski takie wejście mega zrobił, które mi się mega podoba. Możemy sobie polecieć tutaj do góry, pokażę wam jak to wygląda. Także według mnie naprawdę spoko. Woski troszkę tutaj przy tym posiedział, tutaj zrobił nawet z boku taki wodospadzik. Także myślę, że fajna sprawa. No i na moim odcinku będziemy tutaj, co Woski będziemy, co mieliśmy robić. Będziemy planować mniej więcej. Tak, będziemy tutaj rozplanowywać to wszystko i zobaczymy jak nam to wyjdzie. Czy ty, Woski, masz już jakiś plan? Ogólnie na odcinku Woskiego było mówione, że tutaj będzie jakiś mostek i będziemy po prostu sobie tutaj te ogrodzenia dla naszych dinozaurów robić. Na razie w tym odcinku jeszcze T-Rexa nie będzie, ponieważ na razie chcemy zrobić w ogóle pomieszczenia dla tych dinozaurów, a potem po prostu będziemy się z tymi dinozaurami bawili. Może jakieś laboratorium tu gdzieś powstanie czy coś, no zobaczymy. Także przechodzimy do działania. Jeszcze ewentualnie, Woski, możemy pokazać tutaj, jak wyglądają te tereny, mniej więcej. Bo Woski takie tereny brzydkie wybrał. Mi się nie podobają totalnie te tereny, no ale już zostawimy. Pierwszy lepszy świat to był. Pierwszy lepszy świat, no tak, ale tyle, że blisko spawna, nie? No dobra, w każdym razie coś tutaj pokombinujemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może nie będziemy też tego zoo jakiegoś dużego robić, bo jeszcze nie wiemy, ile pierwszy sezon B-Worlda będzie trwał, także zobaczymy, jak to wyjdzie. W każdym razie ja na swoich odcinkach chcę się skupić na dinozaurach, nie wiem, jak z Woskim. Woski, gdzie ty ja jesteś? Ja bym budował właśnie. A Woski będzie budował, dobra, to co? Przechodzimy do planowania, rozbudowania i za chwileczkę do was wracamy. Musimy jeszcze mieć miejsce na tego dinozaura w środku, ponieważ dla widzów mniej więcej to wytłumaczymy, jeżeli tam tego nie było. Schody to będą tak z góry na dół, a w środku zrobimy statuę dinozaura. Tak, czyli w środku statua dinozaura, ale zaraz wszystko zobaczycie, jak to będzie wyglądać już w praktyce. Bo na tym odcinku, nie, Woski, myślę... czekaj, mnie coś bije. Na tym odcinku myślę, że już takiego dinozaura postawimy, tylko trzeba będzie jakiegoś fajnego dinozaura skombinować. Ja bym postawił właśnie takiego T-Rexa na środku, co? Co ty na to? Tylko trzeba będzie zbudować. To właśnie trzeba będzie go zbudować. Zobaczymy mniej więcej jakiś projekt, może z neta weźmiemy i zobaczymy jak to można zrobić. Chyba że sam będziesz miał pomysł. Tam coś się zbuduje lepiej brzydko samemu niż skopiować z neta. Ale nie mówię kopiować, tylko wziąć jakąś inspirację. Ja będę ci te potwory zabijał tutaj. Przecież nie musimy od razu kopiować. Ło, czekaj, bo tu coś jeszcze. Co to mnie tu atakuje? Goblin! Patrz, nie, tu podejdę, o dobra. A, żeby nie było za łatwo. Ten mod i tak nic nie daje. Nowe moby. No tyle właśnie, że... A oprócz tych mobów w ziemi, co wyskakują, co on jeszcze dodaje? Te różne creepery, różne endermany, szkielety. Także nie dodawajcie paczki Woskiego na swój serwer, bo zobaczcie jakie to ma dziwne potwory, wkurzające. Także nie wiem, czy ktoś by chciał. Ja bym chciał. No to na pewno. Słuchajcie, mamy schody i teraz pytanie, Woski, co dalej proponujesz? Jak to dalej zrobić? Bo rozumiem, że dinozaur tu będzie w środku, tak? Czy on będzie tu dalej po prostu? Sobie, o tutaj gdzieś?
Bo nie wiem, czy go w środek tu jest sens dawać, czy go zmieścimy tutaj w ogóle. Jakaś malutka statułka taka. Mówisz, czekaj, tu ziemię dam, żeby to połatać te dziury. Ja tutaj zniszczę trawę. Ale, bo wiesz, nie, jak coś małego będziemy chcieli zrobić, to może być ciężko to zrobić, jak to jest ten, nie? Bo im mniejsze, tym jest ciężej tak naprawdę. No ale coś się będzie zrobi. Miało bardzo mało szczegółów. Okej, to Stevie, teraz na odcinku musisz zagadywać tych widzów i zamienić to całą trawę na kamień. A czemu na kamień? Ponieważ to będzie statua i musi mieć tam kamień. Ale to ja na pewno... Ty, a może zróbmy ją tutaj gdzieś, czy tu już nie? Tu będzie lipa chyba, nie? Ja mam właśnie fajne miejsce na to. No, no dobra, no, a jak mówisz, że ją tu zmieścisz, no to dobra. W takim razie tutaj zostanie nasza statua. Woski buduje. Zobaczymy, co nam tutaj wykmini. Symetrycznie, symetrycznie jest. Ale ty to tak robisz ze swojej głowy, czy gdzieś jakiś projekt znalazłeś, coś tego? Patrz na twoją głowę. Aha, serio? No nie wiem, czy ci to tak wyjdzie. No za mały będzie chyba. Chociaż może ty. O, łapy to żeś mu zrobił duże. Czekaj, zobacz jak to... O, on jest taki... Wow, on taki, kurde, jest grubasek trochę. Ty takiego cienkiego robisz. Zobaczymy, jak to będzie, jak to wyjdzie. No... Ale na wstępie coś można pokombinować. No, to zawsze można coś zmienić. A właśnie, bo jak zrobimy ten dinozaura, to jeszcze pokażę wam, bo nawet wam nie mówiłem, co w ogóle słychać u dinozaura, który był na poprzednim odcinku. Jeśli oczywiście nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie zajrzyjcie, obejrzyjcie. Co włoski mówisz? A co zdedał? No nie, a przecież, a ten co zdedał, przecież go nie ma już. W każdym razie, tam robiliśmy ogrodzenie i było zrobione to diamentowe ogrodzenie i w sumie tak wyszło, że tam nic chyba nie wyjdzie. Później Woski mi napisał, wpadł na taki właśnie pomysł, żeby zrobić to tutaj, bliżej spawna i tak to właśnie w ten sposób robimy. Woski architekt. No ale jeszcze w międzyczasie będziemy coś kombinowali z tym, zobaczymy jak to wyjdzie na koniec. Ale tak jak mówię, informacje odnośnie Beworlda, co się tutaj dzieje, również macie na Discordzie, jakieś tam zdjęcia czasami wrzucam na kanał Discordowy. Także zapraszam jeszcze raz, zachęcam do wejścia, do Legend Stevie'ego, wejście. Patrz na to, co ja mam na głowie i spróbuj się wzorować na tym. Widzisz? Taki właśnie ten. Pa. Ten. Teraz tu ma łapkę. A bo ty mu ogon, to jest ogon niby, tak? Tutaj. To jest ogon, no dobra. Dobra, okej. Okay. Łapka, to będzie. Ty, pamiętaj, dinozaury mają bardzo małe łapki, to musi właśnie taka zostać. No, to będzie dobre. Z drugiej strony jeszcze. Jak to wygląda? Okej, okay, tak to zrobiłem, tak. Dobra, chyba trzeba będzie się z internetu jednak wzorować, coś znaleźć. Także w każdym razie wiecie, o co chodzi, no jest taki mniej więcej zamiar. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, chcemy jeszcze trochę odcinków z tego ponagrywać, no. Ej, w sumie nie jest aż tak, znaczy nie jest źle, taki jak człowiek trochę wygląda, człowieko taki. Nie, tak z boku, taki zgięty człowiek. No. Patrz, za chwilę będzie ten człowiek. To jest głowa. Jak to wygląda? Teraz tą głowę właśnie, żebyś chociaż dobrze odwzorował. Chyba, że zrobić tą statuę, ale to już kiedy indziej. Samą głowę postawić. Jest jakby tutaj taka wielka głowa. To niezła głowa. Głowa zaraz go przeciąży, się wywróci. Taką wielką zrobiłeś. Dobra, załóżmy, Woski, załóżmy, że to jest od Pyskiego i dobra, jest dinozaur. A nie, on tu nie ma. Dobra, on tak tu nie ma. Nie było tematu. Tutaj jeszcze tu trochę dalsze, dłuższe to zrób, trochę będzie git. O jeden, bo ona taka długa jest dosyć, ta jego głowa. Ma oczy... No, o, cyk, cyk. No, tutaj daj, nie wiem. No, w sumie nie jest takie złe. W sumie nie jest takie złe. Ten, zęby jakieś mu możesz dać, nie wiem, z czego zęby można zrobić, żeby spoko było.
W sumie nie jest źle. To... Jezu, jak to wygląda, Woski, cośmy zrobili. Cośmy zrobili. Co za potwora stworzyłeś. Coś ty za potwora stworzył. To jest jakiś kurczak w ogóle, co to jest? Ja nie mogę. Dobra, coś ty się... A, to tak warczy tutaj na nas i hałasuje. Dobra, zabite. Dobra, daj mu tylko tutaj, co takie o zostaje. Dobra, jest git, dobra. Co ty zrobiłeś? Myślę, że to jest spoko. Myślę, że to jest spoko. Dobra, tak w miarę na wstępie. No widzę, coś ty zrobił. To wygląda, co tu się dzieje? Dobra, mamy dinozaura, mamy posąg. Dobra, jest gitara. Co, tak poważnie, coś jeszcze po prostu nad tym pokombinujemy, może coś zmienimy, no. Nie jesteśmy jakimiś też architektami minecraftowymi, także no, jest jak jest. Jeszcze wracając, pokażę wam to ogrodzenie, co tam się zmieniło i myślę, że w ten sposób skończymy odcineczek. Także Woski, niech tu jeszcze sobie podziała, ja to tymczasem polecę tam do mieszkanka swojego i pokażę wam, co tam się dzieje. Słuchajcie, ogólnie sytuacja wygląda tak. Tu jest to nasze mieszkanko, moje mieszkanko stare, które Woski nam zniszczył. Zobaczcie, tu był ten reaktor, to wszystko, jeśli nie widzicie poprzednich odcinków, to koniecznie zobaczcie z reaktorem i tak dalej. Tutaj to mieszkanie jest totalnie zrujnowane, park miał być na początku tutaj, Woski stwierdził, że zrobimy go tam, bliżej spawna. I skoro park będzie teraz tam, to ja też się po prostu w tamto miejsce przeprowadzę i tam sobie wybuduję jakąś nową chatkę. Nie wiem, czy będę to pokazywał na odcinku, ponieważ ile tych chat można na odcinkach budować. W każdym razie tutaj mamy to ogrodzenie, tak to wygląda. To też zostawiamy, tutaj był ten pierwszy dinozaur, niestety to nie pykło, bo tu żadnego w sumie nie było tego zoo, bo nam się na początku tak naprawdę tego budować nie chciało, ale stwierdziliśmy, że polecimy z tematem dinozaurów trochę lepiej, bo odcinki wam się podobają, także tak to wygląda na ten moment, tak jak mówię, zobaczymy, jak to się dalej rozwinie z tym naszym zoo, także wracamy już do Woskiego, zobaczyć, co on tam stworzył za potwora. No dobra, to wracamy do Woskiego. Woski tutaj się śmieje, coś to się boję, co on tam zrobił, uwaga, no. Czekaj, jeszcze nie widzę. Już coś tam, już się tam wynurza coś. Ej, w sumie nie, ale nie wygląda tak źle. Czemu mówisz, że śmiesznie? Nie jest taki zły. Ja bym go tak zostawił już, powiem ci. Do mnie, zobacz, co on robi. On wygląda, jakby się zginał do... nie powiem czego. Coś ty zrobił, ty serio to zrobiłeś? Usuń to! Jaki ty jesteś... dzieciak, usuń to. Ja nie mogę. Nie można takich rzeczy pokazywać. Znaczy to, co powiem, jak coś, to jest tylko ten. To była wizualizacja naszego dinozaura. Mamy nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Nie będę już mówił Stevie'aki, to będą legendy Stevie'ego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mówię, tę nazwę musiałem zmienić, bo tamta nazwa nie do końca wam się podobała. Także co, ze mną był oczywiście Woski. Zapraszam na kanał do Woskiego. Trzymajcie się, hej.